będzie o pomidorach balkonowych maskotka. Dlatego o tych, ponieważ zakwitły i zaowocowały jako pierwsze, więc jest to kontynuacja filmiku poprzedniego. Link znajdziecie Państwo w opisie, gdzie pokazuję, jak wyglądają te pomidory jako sadzonki, jeszcze bez, z małymi chyba zielonymi owocami. Więc tak, przypomnę, że bardzo ładnie prezentują się posadzone w grupie trzech pomidorów. U mnie tutaj jest to doniczka wysokości 25 cm i szerokości 40 cm. Te pomidory, jak widzicie, są przy paliku. Wewnątrz doniczki wsadziłam palik. Dlaczego? Dlatego, że bardzo ładnie wyglądałyby jako pomidory, które się zwieszają. One lubią się zwieszać na boki, a konkretnie w jakimś jednym kierunku. U mnie tutaj ta doniczka stoi na ziemi, więc takie zwieszanie nie sprzyjałoby, być może sprzyjałoby jakimś chorobom pomidorków. Dlatego są przywiązane do palików. Ale mówię, wyglądałyby świetnie, gdyby rosły nieco wyżej. Owoce. Owoce są... To nie są koktajlówki. To nie są koktajlówki, to jest miniatura takiego zwykłego, staropolskiego pomidora. Miniatura na tyle duża, że nadaje się na kanapkę. Jako taka pomidorowa nowalika, ponieważ te pomidory owocują jako pierwsze. Ja tutaj zostawiłam te pomidorki, żeby sprawdzić, jak będą reagowały przy... Po prostu nie zrywami, żeby sprawdzić, jak będą reagowały, jak długo będą wisiały na krzaku i co się będzie z nimi działo. No więc nie mają tendencji do opadania. Pomidor, który już bardzo długo wisi, gdzieś tam jeden jest w czeluściach, ale w tej chwili go nie pokażę, nie sfilmuję, tak jakby leciutko pękł. O, jest leciutko pęknięty. No ale te pomidory wiszą już takie czerwone 3 tygodnie. W międzyczasie padały deszcze, były susze, przetrwały to wszystko. Także uważam, że jest świetnym pomidorem, bo mówię, to jest taka pomidorowa nowalijka. Przypomnę, że u mnie te pomidory w tym roku były bardzo późno wysiane, dlatego kwitną, owocują troszeczkę później. Ale mówię, są świetne jako pierwsze pomidory do spożycia. Za chwilę zrobimy test pomidora, przekroimy, zobaczymy, jak wygląda w środku. I tu macie Państwo porównanie pomidora maskotka do koktajlówki. Pomidor koktajlowy to jest pomidor samokończący, który osiąga około, w zależności od zasobności gleby, od metra do metra 40, wymaga palików. I jak to koktajlówka, nie powinien być przerywany. Nie powinny być usuwane wilki, bo wtedy mamy mniej, niestety, ale owoców. No więc, tak jak mówię, maskotka jest większa, nadaje się jako nowalijka kanapkowa. Tak wygląda po przekrojeniu. Jest trochę soczysta. W smaku taki typowy, zwykły bezgatunkowiec polski, staropolski. Pomidorowy. I niestety z ubolewaniem stwierdzam, że nie zauważam nasion. A ja tak lubię nasiona w warzywach.
lubię je po prostu mieć. Tutaj nasion nie zauważam. Nic, będziemy robili dalsze poszukiwania. Może się Anusz uda gdzieś tam jakieś jedno nasionko. Czyli to oznacza, że nasiona trzeba rokrocznie kupować. Mowa tu jest o pomidorze, przypomnę, maskotka. Świetnym pomidorze. I będzie on gościł tutaj w moim małym gospodarstwie domowym. To tyle na temat tego pomidora. Drugim pomidorem, który w tym roku wysiałam, jest pomidor bajaja, ale o nim później, dlatego że był wysiany później, więc później owoce dojrzeją. Czyli do usłyszenia za jakiś czas. Padło pytanie gdzieś na jakimś forum, co z liści pomidora, jeśli chodzi o gnojówki i tak dalej. No więc i niestety były to pytania bez odpowiedzi. Ja jestem pokoleniem, które słuchało starszych, właściwie teściową miałam dosyć, w dosyć sędziwym wieku i to ona przekazała mi tą informację. Kiedy miałam ziemniaki w ogródku i atakowała je stonka, nie chciałam pryskać żadnymi środkami, ponieważ miałam w pobliżu warzywa. I wtedy moja teściowa powiedziała mi tak, zerwij kilka liści z pomidora, zalej je wodą tak, żeby były nakryte i odczekaj około 3 dni do tygodnia. Jak poczujesz zapach azotoksu, czyli dawnego środka na stonkę, był to taki proszek na stonkę, wyglądał jak cement sproszkowany, więc kiedy poczujesz zapach azotoksu, spryskaj tym rośliny. Ale zanim pojawi się stonka. Tak też zrobiłam. Zrobiłam tą gnojówkę z liści pomidora. Kiedy poczułam zapach azotoksu, spryskałam ziemniaki i okazało się, że stonka po prostu jakby poczuła ten zapach i zniesmaczyło ją. To nie pojawiła się u mnie na ogródku. Jedynym minusem takich oprysków jest, że trzeba pryskać po każdym deszczu, no i co najmniej raz w tygodniu, żeby jednak ta stonka się nie złakusiła. Także mówię, z liści pomidora robimy oprysk przeciwko stonce, zanim się pojawi.